opowie o sposobach zabezpieczania plaż przed tymi przerażającymi drapieżnikami. Przedtem jednak zapowiedź następnego programu. Kryzys naftowy. Kurczenie się światowych zasobów energii spowodowało intensyfikację poszukiwań ropy. Na czoło wyścigu wysuwa się prezes Nexeconu, Peter Brazier, ze swoim genialnym dziełem, wartym miliard dolarów kolosem. My tylko wydobywamy ropę, z której wszyscy korzystają. Najzagorzalsi ekolodzy mieszają mnie z błotem, by po chwili odjechać wielkim BMW. Czemu mam się bronić przed użytkownikami tego, co dostarczam? Niech mnie dogonią na rowerze, to pogadamy. Zapowiedziana przed 3 laty budowa największej, najwydajniejszej i najbezpieczniejszej na świecie platformy wiertniczej wzbudziła sceptycyzm i obawy. To marzenie się ziściło. Nexecon szczyci się najgłębszym odwiertem w historii. Rekord ten niepokoi jednak biologów i obrońców środowiska naturalnego. Liczne obszary płyty arktycznej, na których Nexecon planuje wiercenia, są niestabilne sejsmicznie. Aż trudno sobie wyobrazić skutki uboczne eksploatacji na taką skalę. Pęknięcia dna morskiego mogą wywołać gigantyczne fale, które zagrożą Islandii, Grenlandii, a nawet Wielkiej Brytanii. Co w połączeniu z wyciekami ze złóż ropy naftowej skutkowałoby ekologicznym holokaustem. Za kilka dni Kolos rozpocznie odwierty w pobliżu Grenlandii. Śledzić je będzie dla nas Kristen Giddings, która na platformie przeprowadzi jedyny wywiad z Peterem Brazierem. Pokażemy go już w następnych poszukiwaczach. A po przerwie reportaż Karla Denima o zatłoczonych zwykle kurortach wschodniego wybrzeża, w których tego lata panować może niepokojąca cisza. Zwiadowca 1 do Kolosa, podchodzę do lądowiska numer 1. Kolos do zwiadowcy 1, możesz siadać, powtarzam. Bagaż trafi do pani kajuty. Ostrożnie, ślisko. Panno Giddings. Przepraszam. Gdzie są toalety? Zaprowadzę panią. Jake Thompson, operator. Gdzie znaczek? Jesteś tutaj? Fakt, powinien być. Obiekt robi wrażenie. Ogrom. Nie stójmy w chłodzie. Zapraszam. A Kristen? Trafi. Jak tu wysoko? Nad wodą czy dnem? Jedno i drugie. 100 metrów nad powierzchnią morza i 1,5 kilometra od dna. Sonarowiec nie wie czemu. Nie ma pojęcia, ale niemożliwe, żeby tam było aż takie złoże. Musicie mi dostarczyć porządnych danych. Bez konkretów nie przekonam Braziera. Wiem, że nie możesz zablokować robót za miliard dolców przez awarię sonaru, ale robimy co możemy. Panowie, goście już tu są. Zapraszam do sali konferencyjnej. Znalazła nas pani. Jakie wrażenia? Poza takimi sobie toaletami i moimi freudowskimi niepokojami, niesamowite. David. To David Cullen. Panna Giddings, pan Thompson. David jest kierownikiem platformy, oprowadzi was. Jak się rozpakujecie, zapraszam na kolację. To operator batyskafu, Grady Harper. Peter, pan Brazier każe dokładnie sprawdzać cały sprzęt.
Długo pan pracuje u kapitana Nemo? 12 lat, czyli od dzieciństwa. No nie. Świetne tło. Jake, kręć. Pewnie chętnie się pan pochwali waszą chlubą. Jeszcze nie można filmować. Dlaczego? Mikrofon nie podłączony. Chce się pan pokazać żonie? Nie mam obrączki. Uwaga, zapis. Znajdujemy się na Kolosie, największej platformie wiertniczej świata. To jej kierownik, David Cullen. Zdradzi nam pan kilka szczegółów jej konstrukcji? Kolos to najwydajniejsza ruchoma platforma w swojej klasie. Kosztował 2 400 000 000 dolarów. Do oceanicznego dna przytwierdzony jest 21,5-kilometrowymi cięgnami ponad metrowej średnicy. Bez obaw, ona nie... Oto nasza wytworna restauracja. David pokazał wam chyba wszystko, co trzeba. Jest świetnym przewodnikiem. Cieszę się. Usiądźcie z nami. Przedstawiam wam naszych gości. Panna Kristen Giddings i jej operator Jake Thompson. A to nasza załoga. Mitchell Parks, lekarz i behawiorysta platformy. Ross Elliot, szef nurków. McGinnis, główny mechanik. Oglądam twoje programy. Zapraszam do maszynowni. Straszny hałas, ale można przywyknąć. No i operatorka batyskafu, Amanda Zablanko. Mówcie mi, Max. To już wszyscy? O nie, załoga liczy 22 osoby. Tak mało? Moje maszyny wystarczają. Udało nam się mocno zautomatyzować wielcenia. Korzystamy z najnowszych robotów. Nowe technologie zwiększają bezpieczeństwo? Nasze platformy są wyjątkowo bezpieczne. Dla załóg czy dla planety? Jedno i drugie. Ekolodzy są innego zdania, bo mają chory system wartości. Teraz się zacznie. Przegraliśmy, stało się. Mianowicie? W ciągu 150 lat zanieczyściliśmy Ziemię na niewyobrażalną skalę i nadal ją zanieczyszczamy. Spalamy miliardy litrów benzyny, gaz ziemny, węgiel. Wpuszczamy do oceanów rzeki ścieków i chemikaliów każdego dnia. A oni twierdzą, że przetworzenie puszki po Pepsi czy oszczędzenie jednego drzewa coś daje. Więc zamiast chronić przyrodę, mamy się skazać na zagładę przez zanieczyszczenia? Nie ma znaczenia, co ja mówię, a ty myślisz. I tak to robimy. Chętnie bym podyskutował, ale muszę się przygotować na jutro. Dobranoc. Dobrej nocy, Ross. Jakby prostytutka uczyła mnie moralności. Bynajmniej. Ross wie, o czym mówił. Był mistrzem w podwodnych łowach skuszeń. Ten sport został zakazany. Owszem, Ross bardzo o to walczył. Stracił przez to przyjaciół i źródło utrzymania. Długo go znasz? Jakieś 10 lat. Poznaliśmy się na wielkiej rafie koralowej. Spędził pod wodą więcej czasu niż większość ryb. To zanieczyszczenia wody, tak mu rozjaśnił włosy. Jego poglądy są głęboko przemyślane. Do zobaczenia jutro na dole. Dobranoc, Mas. Co to było? Drobne ruchy sejsmiczne, nic poważnego. Naprawdę? Inaczej pierwszy bym stąd prysnął. Nie bardzo w to wierzę. Wchodzimy o 9, jeśli będziecie mieli ochotę. Oka dziś nie zmrużę. Pierwszy raz wsiądę do łodzi podwodnej. Pojedziemy czymś innym. Kiedy dotrzemy do podstawy? Za 12 minut. Szyb jest dość długi. Niesamowite. Jak 196 milionów dolarów. Zejdziemy aż na dno oceanu? Jeszcze 5 metrów i osiągniemy głębokość 1,5 kilometra. Jakie tu panuje ciśnienie?
Dopuszczalne. To właściwie łódź podwodna na szynach. One pracują tak głęboko? Wojskowe i przemysłowe operują nawet poniżej 3 km. Włącz kamerę. Uwaga. Zapis. Tą niezwykle nowoczesną szklaną windą kolosa zbliżamy się do otworu wiertniczego. Dobrze się czujesz? Widzę już światła. Światła. Kristen, co ci jest? Muszę stąd wyjść. Mitch, podaj jej tlenu. Odsuńcie się. Oddychaj. Patrz mi w oczy i oddychaj. Powoli. Spójrz mi w oczy. Wolno oddychaj. O tak. Nic jej nie będzie? 10% ludzi tak reaguje. Nigdy nie należała do 10%. Kręci mi się w głowie. To normalne. Lepiej wracajmy. Nie, nic mi nie jest. Naprawdę. Schodźmy dalej. Czołem, chłopcy. Witam w moim końcu. Parter, damskie kapelusze, męskie spodnie i wielka ropa. Możemy zaczynać. Dokona pani wprowadzenia, czy jak to tam nazywacie? A więc mam tylko dać panu świadectwo przyzwoitości? Nie prowadzę żadnej zabronionej działalności. Mamy zapoczątkować eksploatację złoża uznanego przez badaczy za nieosiągalne. Ta ropa da ciepło, światło i wolność milionom ludzi. Sądziłem, że zainteresuje panią, co mam do powiedzenia o tym wydarzeniu. Nie niepokoi pana sejsmiczna niestabilność tego obszaru? Badania tektoniczne zostały tu przeprowadzone już dawno. Zasięgnąłem opinii autorytetów z doktorem Jamesem Prescottem z Instytutu Oceanografii na czele. Moje ekspertyzy geologiczne przyprawiłyby o zawrót głowy najzagorzalszych ekologów. Rozwinąłem przed panią czerwony dywan, a pani chce go obsikać. Stać pana na płatne ogłoszenia. Po co mnie pan tu sprowadził? Mam dwoje dzieci. Bardzo je kocham. Rzadko je widuję. Jednak to moje dzieci. Noszą moje nazwisko. Kiedy jest ono szargane dziennikarskimi oszczerstwami, one cierpią najdotkliwiej. Chciałem po prostu pokazać pani, by powiedziała pani światu i innym dzieciom prawdę. Moją powinnością wobec widzów jest obiektywizm. Nie, ma pani przedstawiać fakty i po to panią tu zaprosiłem, by przekonała się pani, że nie niszczę środowiska bardziej niż inni, a wręcz przeciwnie. Mitch? Wszystkie układy w gotowości. Możemy wiercić. Zrozumiałam. Zobaczymy, ile przełknie ta bestia. No to jazda. Nowe światy, starzy przyjaciele. Za kolosa. Sok jabłkowy? Alkohol jest u nas zabroniony. Wypchajcie się. Szef tak zarządził. Bez podlizywania. Zmieńmy temat.
No co? W powietrzu czuć miłość. O co ci chodzi? Ejże, Parks, 1,63 m, niczego sobie, rozległe obszary. Trochę wrażliwości. Podałem mi tylko tlen. Nie zjedz wszystkich. Przynajmniej jedna z nas pójdzie do nieba. Nie chodzi mi o niebo, tylko o pokój. Oślepniesz przez takie światło. Staw się tam za mną. Przy łóżku masz plan zanurzenia. Do jutra. Kristen? To ja, Jake. Co to było? Wszystko w porządku? Ubiorę się tylko i sprawdzimy, co się stało. Zbudowałem to cholerstwo. Wiem, co to było. Nie masz racji. Ja też wiem, tylko... Schodzimy, zaraz. Jest druga w nocy. Macie coś lepszego do roboty? Co to za odgłos? Skrzypi jej w kościach. Wciąż osiada. Na pewno? Wszystko jest w porządku. Wracajcie do łóżek. To dlaczego w środku nocy spieracie się na temat konstrukcji? Jeśli chcecie, chodźcie z nami do szklanej windy. Skrzypi jej w kościach. A wy chcecie zejść 1,5 kilometra pod wodę. Oszaleliście? Wszystko będzie dobrze. Chodźmy. Co tam, Ross? Nic poważnego. Przyrządy pokazują, że wąż płuczkowy się zatkał. Próbowałem odwrócić strumień bez skutku. Płuczka wybiera z wielciny spod świdra. Jeśli wąż się zatka, pompy wpadają w wibracje, to wszystko. Przeprowadzić przegląd zaciskowy? Jasne, wynieś na górę to, co znajdziesz. Tak jest. Co to za przegląd? Zaciskowy. Ross będzie ściskał wąż co kawałek, aż znajdzie to, co go zatkało. Usunie niedrożny odcinek, złączy wąż i gotowe. Po co go wynosić na powierzchnię? To zapewne skała, ale nigdy nie wiadomo. Może skamielina albo sakwa dublonów? Warto sprawdzić. Co teraz? Przetną wąż, żeby sprawdzić, co go zatkało. Po co te skafandry? Nie wiadomo, co za bakterie wydobyliśmy z głębi. Ostrożnie.
Co to było? Niby co? Poruszył się. Wąż drgnął. Gaz uszedł. Nie sądzę. Rozsuń, a ja wyjmę to, co śpiło, dobra? Dorsz ludojad. Patrzcie. Mitch, co ci podać? Epinefrynę. Doznał wstrząsu. Górna strzykawka. Epinefryna. Już dobrze. I po prohibicji. Gdzie tam są? Wymietuję w toalecie. Co z nim? Założyłem mu 96 szwów i nafaszerowałem antybiotykami i środkiem przeciwbólowym. Będzie spał do wieczora. Co to za potwór? Strasznie agresywna ryba. Poczytałem trochę. To Dunkleosteus. Z tego obszaru? Owszem. Sprzed 70 milionów lat. Musiał przetrwać w tych głębinach drugie zładowacenie. Więc Davida ugryzł dinozaur? To nie pierwsze odkrycie gatunku, który rzekomo wyginął. Coelatang nie żył przez 65 milionów lat. Aż niedawno wyłowiono go u wybrzeży Madagaskaru. Ale dlaczego nie widujemy tu innych? To drapieżnik, który zagrzebuje się w dnie. Tego wyssał wąż płuczkowy. Może ich być więcej? Może. Mitch, zamroź go, zabierz na kontynent i każ zbadać. Jeszcze jedno. To młody okaz. Dorosłe mierzą 2,5 metra. I mają takie zęby. Lepiej nie natknąć się na jego rodziców. Popłynę batyskafem, ostrzec nas. Wciąż chcecie wracać już dziś? Dla 2,5-metrowej prehistorycznej ryby warto zostać. Tak przypuszczałem. Zajrzę do Davida. Parks, tu McGinnis. Niesamowite. Szlak trafi kanał Discovery. Uwaga, kod szósty. Wszyscy na stanowiska. Idziemy. Powtarzam, kod szósty. Co jest, Mess? Chyba trafiliśmy na kieszenie gazowe. Świdrem szarpie. Na przemian wyje i grzęźnie. Przy braku oporu w gazie osiąga zbyt wysokie obroty i znów uderza w skałę. Zaraz pęknie głowica. Nie mogę sterować. Mess, uciekaj stamtąd. Bez się ją. Mess, wyłącz napęd, nie opieraj się. Płyń tam. Dysze nie reagują, straciłam sterowność. Zaufaj mi, wyłącz napęd. Daj się wciągnąć. Jak to wyłączyć? Daj się wciągnąć.
Głoś się, Amando. Nas, słyszysz nas? Nas. Cholera, straciliśmy łączność. Eli, odżyjesz? Otoczyły mnie. Obijają się o kadłub. Nie wiem, jak długo to wytrzymamy. Nas, słyszysz mnie? Amando, odezwij się. Schodzę po nią. Nie radzę. Te batyskafy nie są przystosowane do takich wyczynów. Jak wróci widoczność, zejdziemy po nią, obiecuję. Nie. Zaczekam tutaj. Wyłącz napęd i poczekaj na dnie, aż sprawdzimy na górze, co jest grane. Zgoda. Do góry, Mitch. Mitch. Mitch, czekam na stanowisku dowodzenia na raport o uszkodzeniach. Nie znałem wskazań sonaru. To by coś zmieniło? Na razie. Wciąż tropisz złoczyńców, ale ich nie znajdziesz. Błędy się zdarzają. Spędzamy tu wiele miesięcy sami, ale działamy zespołowo. W pojedynkę się ginie. Co teraz? Zbadamy, co się stało. Przejrzyjmy nagranie. Wszystko w porządku. Mitch podał ci leki uspokajające i przeciwbólowe. Będzie dobrze. Nigdy cię nie lubiłem, Parks. Opiekuj się moją platformą. Jasne. Jak wrócisz za kilka tygodni, wszystko będzie po staremu. Prawda? Oczywiście. Pamiętaj o kasku. Powinieneś odpoczywać. Spróbuj zasnąć. Będzie dobrze. Słucham. To mnie przerasta. Zakażenie się pogłębia. Nie reaguje na moje antybiotyki. Trzeba go stąd zabrać? Raczej tak. Nie mamy odpowiedniego sprzętu do analizy drobnoustrojów, które go zaatakowały. Sprawdźmy prognozę. Będzie dobrze. Co z pogodą? Od zachodu nadciąga sztorm. Przez kilkanaście godzin będzie ciężko. Muszę przetransportować Davida na ląd. Jego stan się pogarsza. Mamy tylko jeden śmigłowiec, a idzie burza. Za to mamy ślizgacze. Dobrze, użyjemy ślizgacza. Przygotuję Dave'a. Tu ślizgacz jeden z panem Kolenem na pokładzie. Jesteśmy gotowi do startu. Uwaga, 3, 2, 1.
nas, słyszysz mnie? W życiu nie widziałam czegoś tak niezwykłego. Ross. Gdzie jesteś? Nie mam pojęcia, ale tu jest fantastycznie. Nic ci się nie stało? Tylko się lekko poobijałam. Elliot do Kolosa. Nawiązałem łączność z Mass. Odszukam ją i zabiorę na górę. Wszystko z nią w porządku? Tak, twierdzi. Włącz kamerę zewnętrzną. Włączam. Mass, cieszymy się, że jesteś cała. Dzięki. Ja też. Co widzisz? Sklepienie pokrywają białe koralowce. W ogóle nie znam tych meduz. Mnóstwo luminescencji, jakby grota oświetlała się dzięki własnej energii. Nie widać świdra? Ani śladu. Jak długa jest ta grota? Nie wiem. Posłuchaj się echem. Już próbowałam. Wciąż nie wróciło. Może masz uszkodzony sonar? U mnie też brak odczytu. Czuć jakieś drgania. Wracamy na górę, panna Custo. A już zaczęło mi się tu podobać. Elliot, nie zrobiło na tobie wrażenia otwarcie się tej groty? Jak najbardziej. Na tyle, że nazwują grotą Elliota. Po moim trupie mnie tam wciągnęło. Dla ciebie to grota Mars, kolego. W porządku. Wykończyłem cukier. Przyniosę. Wybacz. To mnie brakuje słodyczy. Co z wypuszczonymi dunkleosteusami? Jeśli gatunek nie jest przystosowany do współczesnego oceanu, to co innego, ale jeśli jest... Zawiadomiliśmy właściwe instytucje. Zbadają problem. Tak czy owak, sfatygowały ci batyskaw. No i windę. Mocno kąsają. Coś o tym wiesz? Pogryzło cię coś kiedyś? Raz, taka jedna w Hamburgu. Nie, serio. Pocharatał mnie węgorz kaledoński. Pokaż im oparzenia. Nie przed kolacją. Masz blizny? Gdzie? Tu i ówdzie. Pokaż im. Pokaż. Chcecie to zobaczyć? Na pewno? Na pewno? Oto blizny. Nie takie straszne, jak się spodziewałam. Pokazać ci coś gorszego? Co to było? Cyanea capillata, meduza grzewiasta. Nurkowałem w zawodach koło Puerto Vallarta. Goniłem ryby. Znowu opowieść o meduzie? To jego pomysł. Zdjął bluzę? Spodnie też? Lubisz styl, ale chciałem. Wszyscy na górę. Spokojnie. Mamy kłopot ze stabilnością wskutek jakiegoś uderzenia. Prawdopodobnie zabłąkany wieloryb zahaczył o któreś cięgno.
Dodatkowo w pewnej odległości od platformy zapalił się metan, więc musimy być ostrożni. Wszyscy na stanowiska. Podpłyniemy batyskafami, żeby zbadać problem. Ty i Jake możecie płynąć ze mną. Zmieszczę się i ja? Myślałem, że popłyniesz swoim. Mam uszkodzony ster. Naprawa trochę potrwa, więc chętnie popatrzę z galerii. Harper pomoże Maz. Słyszeliście? Co? To trzeszczenie. Niczego nie słyszałam. Nie słyszeliście? Iluminator trzeszczy. Może utoniemy. Cukierka? Nie uspokajają. Dzięki. Widzicie coś? Nie. Gdzie Harper? Za mną. Który mi to majstrował przy Helu? Coś mi tu nie pasuje. Fakt. Za cicho. Nie widać ryb. A to co? Nasz sonar coś wykrył. To znaczy? Zaraz sprawdzę. Zatrzymajcie się. To ładny wieloryb. A nie nasze gryzaczki? To jeden osobnik. Bogu dzięki, nie chciałabym spotkać tych bestii. I teraz jak duże jest to zwierzę? Na 18-20 metrów. Co to może być? Na tej głębokości? Ambak? Szybko się porusza. Jak szybko? 25-30 węzłów. Nie? 25 węzłów. Niemożliwe. Sprawdź przyrządy. Sprawdziłem, o co ci chodzi. O to, że wieloryby osiągają 6 do 10 węzłów. Chyża rybka. Daleko jest? Jakiś kilometr. Jeśli to nie wieloryb, to co? Olbrzymia kałamarnica. W Australii może wyrzuca nawet 10-metrowy, ale żywych nigdy nie widziałem. Co robimy, Ross? Czytajcie się na dnie z wyłączonymi silnikami. A jak ta kałamarnica zatrzyma się tu na obiad? Jak ja się stąd wydostanę? Nie zatrzyma się. Ross ma rację. Nie zainteresuje jej nieruchomy metalowy obiekt. Pewnie wypatruje ławicy. Siedźcie na dnie. Przepłynie nad wami. Zrozumiałam. Jest 200 metrów na północ od was. Co jest grane? Niech to szlak wypływam. Gaś silniki, czekaj. Brady, zgaś silniki, czekaj. Jest blisko, Harper, rób co ci każe, to rozkaz. Boże. Maz, pomóż mi. Nie włączaj silników, Maz. Nic ci się nie stanie. Nie mogę bezczynnie czekać. Siedź tam i nie włączaj, nie możesz mu pomóc. Mogę. Jeśli włączysz silniki, zginiesz. Tylko spokojnie.
Teraz wszystko będzie dobrze. Nie ruszaj się i zachowaj spokój. Będzie dobrze. Just be calm. It's gonna be okay. All right? Chyba odpłynął. Peter? Widać coś na monitorach? Teraz już nic. Co to było? Nic. Nic, wracamy na górę. Żartujesz? Widziałeś, co wyprawiał z batyskafem? Zostańmy. A co potem? Kiedyś musimy wrócić. Ruszajmy teraz. Nie. Nic nam nie grozi. Hey, Mas. Mas? Mas? Jestem. My spróbujemy się wynurzyć. Jak u ciebie z powietrzem? Na razie mam. Wrócę pod ciebie batyskafem i będziemy się asekurować na górę, dobrze? Zrozumiałam. Co proponujesz? Wrócić tę robotę. Trzeba ostrożnie wrócić na górę, nie wywołując hałasu ani wibracji. Jasne. Głębokość 150. Co to za rekin? Wielorybi. Tylko one osiągają takie rozmiary. Rekin wielorybi? Wykluczone. Rekin wielorybie żywią się planktonem i mierzą najwyżej 16 metrów. To nie rozumiem. W zasadzie to niemożliwe, ale zdaje się, że to był megalodon. Co? Carcharodon megalodon, bezpośredni przodek żarłacza białego. Oglądam Discovery. Żarłacze białe nie osiągają takich rozmiarów. Osiągały 65 milionów lat temu. Dotychczas mogliśmy szacować ich wielkość i siłę na podstawie skamielin zębów. Byliśmy zbyt ostrożni. Wyłącz. Co to było? Peter, co jest grane? Słyszysz mnie? Strasznie tu buja. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Sonar i większość kamer nie działa. Nasz sonar też. Co proponujesz? Wynurzyć się. Zobaczcie. Co jest tam na górze? Agregaty. Wabią go od rania. Wyłączcie zasilanie. Peter, wyłącz agregaty. Stracimy zasilanie. Ale nie platformę. Wyłącz. Wystarczy prądu na reflektory? Akumulatory wystarczają na 12-16 godzin normalnej pracy. A na wypłynięcie? Bez problemu. Jest. Odpływa. Co robisz? Wyłącz to. Chciałeś jechać na górę. Wyłącz. Zmiana planu. Zabierz nas stąd. Jeszcze tylko 45 metrów. Nie możesz przyspieszyć? Jeszcze 23 metry. Prowadnice muszą być uszkodzone.
Ross Mitchell, włączam zasilanie awaryjne. Jak mnie słyszycie? Dobrze, na razie jesteśmy cali. Scenariusz działa. Rekin krąży w odległości 2 kilometrów. Wyjeżdżajcie. Nie możemy, prowadnice chyba są uszkodzone. Wyżej nie pojedziemy. Jakby mało wam było kłopotów, bo tlen mi się kończy. Wiesz, że nie wydostanie się na powierzchnię o własnych siłach. Może się wyczepimy, żeby wypłynąć. Co potem? Zabierzecie nas śmigłowcem. Czekam na lepszy pomysł. Nie ma lepszego. Peter, to nasza jedyna szansa. Przygotuję śmigłowiec. Do zobaczenia na powierzchni. Powodzenia. Bez odbioru. Mas, wypływamy. Jak tylko dotrę na platformę, ruszam po ciebie. Dzięki, Ross. Trzymajcie się, będzie rzucało. Już po was lecimy. Są. Cholera, za blisko platformy. Mam was. Brawo, Mas. Dopchnę was do kry. Wyjdźcie na lód. Stamtąd was zabierzemy. Wychodźcie. Przymocowałem. Kończy mi się tlen. Do zobaczenia na platformie. Ostrożnie. Spokojnie. O co chodzi? Nie widać mas. Pewnie jest już na platformie. Puśćcie mnie. Mas. Już jej nie pomożesz. Ląduj. Zabierajmy ich stąd. Lądujcie.
serializuje. McGinnis! Prędko, wsiadajcie! Nic, siadaj! Na platformę. Wieża, naprowadźcie mnie w tej zadymce. Kolos do zwiadowcy pierwszego, jesteś za nisko, podejdź wyżej. Usiłuję, ale turbulencje przeszkadzają. Podchodzisz zbyt nisko, zwiększ wysokość. Nie dam rady, tracę sterowność. Spadniemy. Jake, obudź się. Jake. Nie żyje. Obudź się, Jake. Come on, let's go. Wysiadamy. Chodź. Nie, ja ją wezmę. Załoga próbuje przywrócić zasilanie i umocnić pylon numer 3. Prądu na łączność i oświetlenie mamy na 2-3 godziny. Tylko na podtrzymanie. Można się stąd wydostać? Storm skręcił na północ. To dobrze, nie bardzo. Uziemię ekipę ratunkową na lądzie. Mój batyskaf jest gotowy? Jak tylko odpłynę, uruchom agregaty. Russ. Weź to. Dzięki, Mitch. Powodzenia. Mitch, co jest grane? Mitch. W jego batyskafie jest ładunek i wyrzutnia cum. Chce wbić rekinowi harpun i wysadzić go? Jak bije mu cumę, przyciągnie się blisko niego. Wolałbym wcześniej wiedzieć o takich pomysłach. Wiedzieliśmy, że nie zgodziłbyś się. No, jestem. Elliot, słyszysz mnie? Gotów. Włączcie agregaty. Mamy schemat. Włączę jego kamerę. Ciśnienie nie będzie dla niego zabójcze, kiedy się ewakuuje? Nie, moduł kabinowy odłączy się od napędowego i wypłynie niczym korek. Poza zmoknięciem nic mu nie grozi.
Ross, mamy go na sonarze. Jeszcze go nie widać. Płynie w stronę platformy. Zrozumiałem. Zaczęło się. Dwa batyskafy już zmierzył. Elliot to sprytniejsza rybka. Jest. Wali prosto na agregat. Rozjuszę go, żeby zaczął mnie gonić. Potraw. Jak tam? Otrząsnąłem się. Ile tak wytrzyma według ciebie? Ona ma rację. Jak szybko płynie? Rób uniki, bo cię dogoni. Mów kiedy, Parks? Jeszcze kilka sekund. No kiedy? Powiedz mi. Powiedz kiedy. Teraz. Opróżnij zbiorniki i stań. I mu cumy, póki jest oszołomiony. Odpalam. Mam go. Podciągnij się blisko, nastaw ładunek i wiej. Zawrócił w stronę kolosa. Odciągnę go od platformy. Jeszcze tylko 180 metrów. Co się dzieje? Do diabła, uciekaj stamtąd. Zaburzyliśmy równowagę w przyrodzie. Zamierzam to naprawić. 5 sekund do wybuchu. 4. 3. 2. Francuskie wybrzeże, 3 miesiące później. Drogi Peterze, nadanie Twojej fundacji na rzecz energii imienia bliskich, których utraciliśmy, ukoiło mój ból, oby Twój także. Już się cieszę na nasze spotkanie za miesiąc na kongresie ekologicznym. Pozdrawiam, Kristen. Najlepsi przyjaciele. Wersja polska, Media Serwis. Tekst Jarosław Zalewski. Czytał Grzegorz Pawlak.